Ups. Nie! Po pechowym upadku z drzewa podczas zbiorów jemioły, druid Panoramix postanawia przejść na emeryturę. Wcześniej jednak musi zadbać o bezpieczeństwo wioski i znaleźć dla siebie godnego następcę. W towarzystwie Asterixa i Obelixa wyrusza więc w świat w poszukiwaniu młodego, utalentowanego druida, któremu mógłby powierzyć tajemnicę magicznego wywaru. Tymczasem o problemach Galów dowiadują się ich najwięksi wrogowie. Dowodzeni przez Juliusza Cezara i złego druida Sulfurixa, Rzymianie wymyślają intrygę, która pozwoli im zdobyć przepis na eliksir siły. Tak rozpoczyna się wielka, zaczarowana przygoda. Prawdziwy kocioł śmiechu i zaskakujących zdarzeń. To taka druga liga. Pełni chęci, ale nie rozgarnięci. Nazywają mnie Magnetix. Słyszałeś o czarnej owce? W tym wyścigu? Miejska legenda. Wszyscy słyszeli, nikt nie widział. Pasją Kuby są szybkie samochody, zawrotna prędkość i ekstremalne wyścigi. Jego siostra Lena musi przejść bardzo kosztowną operację za granicą. Chcąc zdobyć potrzebne środki, chłopak postanawia brać udział w nielegalnych rajdach. Talent i brawurę młodego kierowcy zauważa wpływowy gangster, Max. Proponuje chłopakowi udział w okrytym złą sławą wyścigu, który nie jeden kierowca przypłacił kalectwem, a nawet życiem. Nagrodą dla zwycięzcy legendarnych zmagań jest tytuł Diablo i kilkaset tysięcy euro. Kuba podejmuje ryzyko i wkracza do podejrzanego świata wielkich pieniędzy, pięknych kobiet i szemranych interesów. To właśnie w nim poznaje Ewę, obdarzoną wyjątkową urodą, nieugiętą zawodniczkę, która z zaciętej rywalki staje się jego wielką namiętnością. Wkrótce na jaw wychodzi jednak prawdziwa tożsamość dziewczyny. Od tego momentu życie Kuby znajdzie się w wielkim niebezpieczeństwie. Pytanie konkursowe numer 1. Kto wciela się w rolę Palomy w filmie Diablo Wyścig o Wszystko? Za turnieju otrzymuje tytuł Diablo, jeszcze dodatkowo skosi jakieś 500 000. Stawką jest wasze zdrowie i życie. 21 stycznia zapraszamy na 4. Vinyl Zone w Koninie w Młodzieżowym Domu Kultury. 3,5 tysiąca płyt winylowych, winyle od 5 zł. Najlepsza muzyka z płyt winylowych, punkt odsłuchowy. Don Wasyl i Gwiazdy Cygańskiej Pieśni w Konińskim Domu Kultury 20 stycznia. Zapraszamy na koncert zatytułowany Jedno jest niebo dla wszystkich. W 1987 roku Don Wasyl stworzył Romę. Roma, ponieważ trzon zespołu stanowili członkowie legendarnej grupy Roma, która mogła poszczycić się licznymi tournée po całym świecie, w tym koncerty w siedzibie ONZ w Nowym Jorku oraz w słynnej paryskiej Olimpii. Don Wasyl jest też twórcą i jednym z głównych organizatorów Międzynarodowego Festiwalu Piosenki i Kultury Romów w Ciechocinku, na którym gościło wiele gwiazd polskich i romskich oraz wielu artystów zagranicznych.